Był to bardziej uśmiech sympatii, bo się z Samem bardzo lubimy. Graliśmy sezon razem w Rzeszowie i gdzieś tam mamy relację bardzo koleżeńską i tak naprawdę dla niego to była ostatnia szansa, żeby spróbować gdzieś tam dogonić wynik i po tej akcji uśmiechnęliśmy się do siebie, bo on już wiedział, że raczej przegrali tego seta, ja wiedziałem, że raczej go wygraliśmy. Ale to on próbował jeszcze wyciągnąć, bo w sumie młodego atakującego wy bardzo mocno trzymaliście blokiem, a jeśli coś miało zadziałać po stronie Belgów, to właśnie chyba to doświadczenie między innymi Sama. On jest zdecydowanie najbardziej doświadczonym zawodnikiem tej drużyny i wziął wczoraj na siebie bardzo duży ciężar. Praktycznie w tym secie trzecim, którego wygrali, on był zdecydowanie najjaśniejszą postacią, szczególnie na zagrywce. I to nam sprawiło chyba w tym trzecim secie najwięcej problemów. Dzięki temu mogli tego seta domknąć, także zdecydowanie spełnił swoją rolę jako lider drużyny. Wczoraj najwięcej z całej drużyny byłeś trochę zaskoczony, kiedy zszedłeś z boiska? Trochę tak. Nie ukrywam, że mnie trener zaskoczył. Myślę, że miał ku temu swoje powody, gdzieś tam ukryte, którymi się z nami nie dzieli. Na pewno nie zrobił tego po to, żebyśmy przegrali trzeciego seta. To nie było jego zamiarem, ale mecz ułożył się tak, a nie inaczej. To jest sport. Każda drużyna może zagrać dobre zawody, czy to na dystansie jednego seta, czy całego meczu. Także nie robiłbym z tego wielkiej tragedii, że Belgowie nam tego seta ukradli. Niektórzy mówią, że to dobrze, że mieliście w końcu takie przetarcie, w końcu trudniejszy mecz na tym turnieju. A jak wy na to patrzycie? Ja osobiście patrzę na to tak jak na każdy jeden mecz, który gramy, czyli niezależnie od tego, co akurat przeciwnik po drugiej stronie robi, my musimy skupiać się na tym, żebyśmy my grali dobrą siatkówkę. Trochę nam to uciekło w trzecim secie, Belgowie grali na tyle dobrze, że tego seta potrafili nam ukraść. Myślę, że najcenniejszą lekcją z tego meczu będzie to, że potrafiliśmy się bardzo szybko mentalnie podnieść w czwartym i dopiąć ten mecz w czterech setach. To gdybyśmy mogli teraz troszkę uszczegółowić z twojego punktu widzenia, co tam się zadziało w tej trzeciej partii, w których elementach, gdzie był ten moment taki, gdzie rzeczywiście zaczęliście tę kontrolę tracić na spotkaniu? Myślę, że to, co się zmieniło w porównaniu do pierwszych dwóch setów, to było to, że Belgowie zaczęli o wiele lepiej przyjmować, a na tym poziomie rozgrywek każda drużyna przy pozytywnym przyjęciu ma bardzo wysoką skuteczność w ataku i bardzo ciężko było grać z taką drużyną, która tak dobrze przyjmuje. A oprócz tego nic wielkiego się nie zmieniło, po prostu my zrobiliśmy może ze 2-3 błędy za dużo. Drużyna z Belgii obudziła się i zagrała naprawdę bardzo dobry fragment spotkania i to im pozwoliło wygrać tego seta ledwo, bo do 23, ale wygrać. To przyjęcie prawdopodobnie też poprawiło się u Belgów z tego powodu, że wy troszkę gorzej zaczęliście zagrywać. To było mniej różnicowania tej zagrywki, nie było tak jakby przeplatania mocnej z flotami. Taka troszkę się stała bardziej jednowymiarowa ta zagrywka. Myślę, że to już każdy powinien sobie we własnym zakresie określić. Ja skupiam się na rezultacie, czyli tym, że Belgowie bardzo dobrze przyjmowali i nie zamierzam tego rozkładać na czynniki pierwsze, czy było to spowodowane naszą słabą zagrywką, czy ich doskonałą dyspozycją w przyjęciu. Jedna rzecz od początku do końca tego turnieju na razie Wam działa, czyli blok fantastyczny, wczoraj 18, jeśli dobrze pamiętam. Cały czas dwucyfrowe właściwie te wskazania, a w poprzedniej rundzie można było powiedzieć, że rywale słabsi. No ale tutaj już Belgowie nie byli słabsi na pewno, a cały czas blok działa. To pewnie Ciebie też musi bardzo cieszyć. Myślę, że wszystkich nas cieszy. Bardzo dużo poświęciliśmy czasu temu, żeby ten blok udoskonalić i po prostu widać efekty naszej ciężkiej pracy. Jest to też skorelowane z tym, że jesteśmy bardzo dobrze taktycznie przygotowani do wszystkich spotkań. Bardzo dobrą rolę tutaj pełni sztab szkoleniowy, który wiele godzin również w nocy spędza na tym, żeby analizować grę przeciwnika i myślę, że mam nadzieję, że ten blok dalej będzie działał już do końca turnieju. A ty na przykład indywidualnie, przecież wiadomo, że jesteś znany ze świetnej gry blokiem, jakoś teraz też więcej pracowałeś, jakieś szczegóły Nikola wskazywał, coś nad czym musiałeś popracować na treningu? Pracowaliśmy nad blokiem jako cała drużyna. Rzadko kiedy trener organizuje indywidualne treningi jakiemukolwiek zawodnikowi, żeby poprawić dany element. We wszystkich elementach, w których trenujemy jako cały zespół i to, że dobrze w tym momencie wyglądamy w bloku, to jest na pewno zasługa tego, że wszyscy ciężko pracowali na to.
A blok w meczu z Belgią był takim troszkę kołem ratunkowym, uważasz, waszym wczoraj w końcówce? Nie, myślę, że to był po prostu jeden z elementów, w którym graliśmy o wiele lepiej niż Belgowie. I nie powiedziałbym, żeby w ogóle było jakiekolwiek koło ratunkowe, po prostu wszyscy trochę są przerażeni tym, że przegraliśmy jednego seta do 23 z Belgią, a przypominam, że awansowaliśmy w czterech setach do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i w mojej ocenie nie było nawet blisko tego, żebyśmy ten mecz przegrali. Tutaj wszyscy, widzę, bardzo boją się tego, żebyśmy zagrali w ogóle jakiegokolwiek tiebreaka na tym turnieju. Czyli ty patrzyłeś z boku wtedy, jak byłeś poza boiskiem, całkiem na spokojnie, a nie jednego momentu było, że widziałeś, jak się napędzają w Belgowie, że może być niebezpiecznie? Myślę, że my jako drużyna mamy na tyle dużo tożsamości i pewności siebie, że wiemy, że nawet jeżeli przegramy jakiegoś tam jednego seta, to nie wpłynie na nas to w tak destrukcyjny sposób, że nagle ucieknie nam cały mecz. Gdzieś tam z tyłu głowy wiedzieliśmy, że mamy dwa sety zaliczki i jesteśmy mimo wszystko bardzo blisko do tego, żeby ten mecz wygrać, a w fazie pucharowej nie liczy się już to, ile zdobywasz punktów w meczu, mam na myśli tych punktów za wygranie w trzech setach czy w czterech, tylko zwycięstwo w meczu. Jeżeli to ma być 15-13 w tiebreaku, tak jak na przykład Słowenia wygrała z Turcją, nie ma to żadnego znaczenia, bo tylko jedna drużyna przechodzi dalej i to jest główny cel na każdy następny mecz, żeby go wygrać, bez znaczenia w jaki sposób. A w czym sądzisz, że Serbia postawi wam trudniejsze warunki niż Belgia? Na pewno Serbia ma bardzo dużą siłę ognia i myślę, że tutaj trzeba mieć duży respekt do tego, jak prezentują się w ataku i na zagrywce. Ale też nie uważam, żeby Serbia miała jakikolwiek słaby punkt czy dziurę w danym elemencie, którą będzie trzeba wykorzystać. Myślę, że grają bardzo kompletną siatkówkę i my też musimy zagrać na wysokim poziomie we wszystkich elementach, żeby ten mecz wygrać. Trener